pułkowniku niebieskim. Zawodniczka klubu sportowego Husaria Wieruszów. Karolina Nowak. Skazany na walkę, mam w kurwie energii i gniew. Ja plus załoga jak śniedzielki w ogniu we czterej pancerni i sześć. Ryzyko wciąż mrozi w nas gniew. Zeki mogą drogi na śmierć. Efekt motyla przeznaczenia, droga gdzie spadają głowy jak deszcz. Ja moi ludzie same agry sobie świnie pełne szeregi szaleńców. Płota do podłogi jak podostrze kilotyny. Nie proszę nas o przebaczenie, bo będziecie żeby jeńców. Chociaż uwienicę widać sobie przerażenie, jak to przeczucie. A jej przeciwniczką w narożniku czerwonym będzie zawodniczka kickboxing klub Poprawa, Kamila Szymankiewicz. Na miejscu starcie K1 Pro Am na dystansie 3 rund po 2 minuty. Limit wagowy starcia 54 kg. Walkę w ringu poprowadzi sędzia Tomasz Sroka. Jedyny pojedynek kobiet dzisiejszego wieczora, 52 kg. Kamila Szymankiewicz, zawodniczka Kickboxing Club Poprawa, zmierzy się z Karoliną Nowak z Wieruszowa. No i tutaj też o tej walce mówił oczywiście Radosław Radomski, że w walce kobiet no to królują emocje przede wszystkim. Tutaj panie nawet nie mając sił po prostu wymieniają ciosy, no i tego spodziewamy się również po tym pojedynku. Zresztą tutaj sam promotor mówił, że ten pojedynek to jest pojedynek, który pasuje obydwu paniom, jeżeli chodzi o formułę. Obie już doświadczone na polskim rynku kickboxingu, jedna i druga mają ze sobą sukcesy, medale. No więc tutaj zestawienie jak najbardziej sensowne. Kamila Szymankiewicz rywalizuje m.in. w warszawskich Grandach, na ligach Battle of Warriors, na wielu, wielu imprezach w całej Polsce. No właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o rozwój, tak, żeby rywalizować z jak największą liczbą przeciwniczek, sprawdzać się z różnymi stylami. Widzimy tutaj taka do skoku atakująca jest Karolina Nowak, a raczej spokojna, wyczekująca, atakująca z kontry Kamila Szymankiewicz.
Dobra, teraz akcja. No sporo tych akcji na dół. Gdzieś low kicków bitych z jednej i z drugiej strony. I zakończyła nam się runda pierwsza. Zaczynamy rundę drugą. No i zaczęło się świetnie. Ekwis po obrocie w wykonaniu Karoliny Nowak, ale szybko tutaj ruszyła Szymankiewicz, żeby odrabiać straty po skutecznej akcji rywalki. No, czy tam nie doszło do jakiejś kontuzji? No chyba nie. Rusza się stabilnie, jest lekarz. Oczywiście wracamy do rywalizacji. Szybka interwencja lekarza. Zmrożenie. Oj. To chyba będzie po walce. No a przez kontuzję kolana niestety Kamila Szymankiewicz wycofa się z tego pojedynku, a więc Karolina Nowak zwycięża w drugiej rundzie przez TKO, czy jak to woli RSC. Panie i panowie, w wyniku kontuzji zawodniczki pojedynek został przerwany w drugiej rundzie, a jego zwyciężczynią zostaje Karolina Nowak!